Przyjechaliśmy właśnie z mamą do Ikei i teraz będziemy tutaj jeszcze wybierać sobie jakieś pierdoły, jakieś dodatki do domu. Zobaczcie w ogóle, kocham to, w Ikei są te pierniki. Na pewno kojarzycie, jakbyście mali na Bangusie się jeść. Jeżeli jedliście, to łapka w górę, pamiętajcie o tym. No, ale my już nie kupujemy tych pierników, tylko kupujemy normalnie ciasto do tych pierników Ikei. Tak samo i są przepyszne. Jest mama i... Mamy te ciasteczka? Nie no, kupimy ciasto potem, nie? A zobacz, ten jest ładny dywanik, mięciutki. Dla ciebie za mały. No ale w pokoju? Cały czas coś jest nie tak, cały czas źle coś wybieram i wszystko jest wieśniackie według mamy. Pochodzimy jeszcze tutaj po Ikei i w ogóle mama mnie dzisiaj wyciągnęła o 10 z łóżka, a ja sobie tak smacznie spałam, bo mi tak wygodnie cieplutko. No ale stwierdziłam, że już dobra, to w takim razie lecimy szybko na te zakupy, wszystko ogarnąć. Jest już godzina po 12, więc szybko się ze wszystkim wyrabiamy. Ale dzisiaj tylko ozdoby do domu. Mamo, gdzie jesteś? A, zawsze tak mam, że zawsze jak jestem mamą na zakupach się gubimy. Dlatego chciałabym wam to tutaj uwiecznić. Czyli też tak macie, na bank tak macie. Dzisiaj mama tutaj powiedziała, że nic nie chce, a pokupowała jakieś do butów. Kupiliśmy dwa takie, wiecie, do herbaty, dzbaneczki. Że może tutaj sypana herbata, ale ja i tak będę pewnie dawała taką zwykłą. A ja biorę świeczunię. A mówi, że są do bani, bo brudzą ściany. Może ma rację. Co na ten temat powiesz, mami? Patrzcie, to jest najpiękniejsza kobieta na ziemi. Nigdy nie widzieliście takiej pięknej. Uuu, jakie oczy. Pokaż się. Pokaż się w tym świetle. Nie patrz, jakie mam piny. Nie patrzę. Ale dobra, słuchajcie, mama powiedziała, że te świeczki właśnie robią tak, że jak je położycie sobie, to ich cały dym idzie na ścianę. Nieważne, więc... Więc stwierdziłam, że nie wezmę ich... Wzięłam. Stwierdziłam, że nie wezmę ich tak dużo, jak brać chciałam. Kupiłam trochę mniej, ale wiecie, zawsze dają fajnego trochę zapaszku i w ogóle. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że czuję się dzisiaj fatalnie, dlatego że jak już mówiłam o tym, że wstałam dzisiaj o godzinie 10, to ja się nawet wczoraj nie wykąpałam. O, pasy, zapnij pasy. To ja się wczoraj nawet nie wykąpałam, poszłam sobie spać na śmierdziela, miałam wczoraj dzień dziecka, byłam wymęczona po uczelni. I dzisiaj miałam taki zamiar, że zrobię to wszystko od rana, ustawiam sobie budzik na 8, mówię, to jest mój dzień, posprzątam, pojadę z mamą na zakupy, wszystko będę mieć zrobione. No i tak nie wyszło i czuję się tak niekomfortowo, bo mam jakiś sweter, który już miałam na sobie wczoraj chyba, czy przedwczoraj. Leginsy od WF-u, na którą chodzę na uczelni. No prześwietla mnie tu strasznie, więc nie ma co tu chyba nawet nagrywać. Idziemy do Maka! Maka! Chcesz do Maka? Tak, chcę. Na kurczaka? Na Big Maca. A teraz jest w Maku chyba Maestro czy coś takiego. Maestro. Ale my z mamą teraz, mama jest na jakiejś diecie cud. Jakiej diecie? Mama jest na diecie cud, która polega na tym, że jest wszystko co chce, wiecie, cały czas idzie do lodówki, wpieprza jakieś tam parówki, nie wiadomo co. A wygląda jak patyk, jak ja bym wam pokazała, mama wszyscy mówią, że wygląda po prostu jak duch. Nie widać jej. Same kości, słyszysz? No, ale ona się cieszy, ona lubi być chudziutka, nie? No, no, lubisz być chudziutka. Nie, lubię być. Ale patrzcie, jaka piękna, Boże, patrz, jaka jesteś piękna, patrz w tym świetle. Na kolanka. Wiecie, wróciłam już z mamą z zakupów. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa, że w końcu to zrobiłyśmy, że zrobiliśmy całe zakupy świąteczne. Przynajmniej mam już to z głowy, bo wiem, że potem bym na to nie miała czasu. Aktualnie kończę tego vloga i zaraz zobaczycie mnie po jakimś tam x czasie, bo zobaczcie. Mój pokój to jest jeden wielki bałagan. Jest po prostu tu syf nad syfami, mes i w ogóle wow. Muszę to wszystko ogarnąć i dopiero jak będę robiła takie porządne porządki, wiecie, takie na maksa, że będę chciała sobie wszystko poukładać pięknie, to wszystko wam pokażę, wszystko wam opiszę. Powiem wam, jak ja robię z ozdobami świątecznymi, ale to potem jeszcze nie teraz, więc see ya. Okej, kochani, słuchajcie. Minął chyba tydzień od tego, jak wam pokazywałam, że jadę na te zakupy świąteczne i bardzo was przepraszam za to, że ten filmik będzie taki mega porozrzucany, że na początku pokazywałam wam zakupy, teraz wam pokażę rzeczy, które kupiłam, potem wam pokażę cały efekt końcowy, jak będzie wyglądał mój pokój na święta, ale wiem, że to wszystko, jakby ja wszystkiego nie zrobię w jeden dzień, bo niestety nie mam tyle czasu i będzie to tak trochę porozrzucane i tak ten filmik zobaczycie dopiero w grudniu, a jest dopiero listopad. No, ale chciałam
chciałabym wam pokazać, co kupiłam, bo słuchajcie, ja jestem osobą, która jak coś kupuje, to ja chcę to mieć na kilka lat po prostu. Zawsze jak kupowałam jakieś ozdoby świąteczne, to sprawowało mi się przez 2-3 lata, a to były takie małe pierdołki. A teraz postanowiłam serio kupić rzeczy takie wow, takie jak ja je zobaczyłam w TK Maxie, bo wszystkie zakupy, co tutaj zobaczycie, są praktycznie z TK Maxa. To ja mówię, muszę to mieć, musi to u mnie pięknie wyglądać, pięknie się prezentować. No i dobra, i zacznijmy od tego, że kupiłam, zobaczcie, taką kulę piękną. Jest, no wiecie, taka zwykła kula, tutaj ma jakieś płatki śniegu, renifery, złote choinki. I właśnie to jest bardzo ważne, że ja ogólnie jestem fanką złotego. Pewnie to zauważyliście na moim Instagramie, na który was zapraszam, że ja zawsze biżuterię mam złotą, dodatki mam złote. Mi po prostu do mnie nie pasuje w ogóle srebrny, do mojej urody. Więc tak samo dodatki wszystkie zawsze mam złote. I tam w środku też jest złote. Więc jestem bardzo podjarana, ale zaraz wam pokażę jeszcze w przybliżeniu, to jak po boku będziecie mogli sobie zobaczyć dokładnie, jak to z bliska wygląda. Zobaczcie, jaką miałam, no, wszystko będzie wyspało, to wam nie pokażę, ale mam olbrzymią siadę z rzeczami. Tutaj kupiłam takie dwie złote świeczki, są to po prostu, dam wam teraz pro tip taki idealny. Jeżeli kupujecie takie świeczki i boicie się, że one będą wam się rozlewały, jak się palą, to włóżcie je na 24 godziny do zimnej wody i one sobie tam poleżą, wyciągnijcie je, odpalicie i nic wam nie będzie kapało, wszystko pięknie. No to, że mi się nigdy nie chce czekać 24 godzin, a te świeczki nie są zapachowe, więc one są tak naprawdę dla mnie po to, żeby stały i ładnie wyglądały. Pewnie się nie zapalę ich nigdy w życiu. W zeszłym roku też miałam takie świeczki, też ich nie podpaliłam. No ale okej. Okay. Niech będą, bo są śliczne. I teraz to jest ich, co wam pokażę. Patrzcie to, co ja kupiłam. O, wow, to jest tak ostre, że normalnie jakbym rafę koralową dotykała. O, wow, za cholerstwo. To jest choinka, ją zobaczyłam, ja mówię, muszę ją mieć. Ja zawsze miałam taką choinkę sztuczną, taką małą, na której sobie wieszałam bombki. I ona tak dziadowsko wyglądała u mnie w pokoju, normalnie okropnie wyglądała. No, ale się cieszyłam, że jest jakaś fajna ozdóbka, ale teraz kupiłam taką złotą choinkę. Jakby nie jestem wam powiedzieć, jakiego ona jest materiału, ale to jest strasznie ostre, że jakbym tak mocno sobie przytarła rękę, na to by mi krew leciała. I jest też strasznie ciężka ta choinka, ale ja sobie uznałam, że sobie położę na szafce nocnej i będzie sobie leżała obok mnie. Ui! Dobra, jestem cała brokatowa. Tak, i będzie sobie leżała obok mnie, będzie pięknie wyglądała, ale obok tej choinki będzie taki piękny karton. A, to do dziś nie wygląda, że jest zrazu takie cudowne. Mega się jaram tym, bo tu jest minus, że no właśnie rzeczy z TK Maxa, wiecie, czasem świetnie wyglądają, a mają jedną jakąś wadę w sobie, no na przykład tutaj wadą jest to, że tutaj troszeczkę, chyba teraz tego nie widzicie, tutaj troszeczkę mi to zżółkło, ten paseczek, w sensie był zżółknięty, ale ja sobie uznałam, że jak ładnie to położę, nie będzie aż tego tak widać, może nawet to potem użyję do prezentu dla kogoś, w sensie było to prezenci. Albo nie, chyba zostawię dla siebie, bo jest to fajnie. O, to jest też hit! To jest hit! Patrzcie to! Jezus, ten jelonek kosztował 50 zł, a on wygląda normalnie. Jestem pewna, że taki jelonek w jakimś sklepie typu Home & You, Zara Home, by kosztował około 120 zł. W TK Maxie kosztował 120. Więc ja jestem pod mega wrażeniem, bo się tak ślicznie prezentuje. On się, ja wam serio zaraz pokażę zbliżenie, bo on się pięknie mieni, na żywo jest tak piękny, że piękny, piękny, ja już nie wiem, ile razy użyłam słowo piękne, ale wszystkie, ja jestem tak podekscytowana tymi rzeczami, że wow, ja już po prostu mam ochotę walić stąd wszystko i ozdobić, ale wiadomo, tak jak na początku powiedziałam, jest to trochę czasochłonne. O, kupiłam jeszcze chia seeds w TK Maxie. W ogóle jeszcze kilka rzeczy kupiłam w TK Maxie, ale to takie, tak jak te nasiona chia są dość nie na temat, to nie będę wam tego pokazywała, bo kupiłam sobie jakiś olej do twarzy, bla bla bla. Okej, no i teraz przechodzimy do Ikei. Słuchajcie, w Ikei tylko kupiłam świeczki. I tak jak wam mówiłam już chyba, że moja mama powiedziała mi, że mam nie brać świeczek z Ikei, bo brudzą ściany. I dopiero jak mi to powiedziała, ja to zauważyłam, że faktycznie ja mam brudne ściany po świeczkach z Ikei. Więc uważajcie na to, nie stawiajcie tych świeczek za blisko ścian, tak jak ja to robię. Ale tak uznałam, że skoro te ściany już są trochę brudne i tak będę malowała sobie niedługo pokój. A są po prostu takie tea lighty zapachowe i myślę, że to jest świetny pomysł, w szczególności dla mnie, dla osoby, która non-stop pali świeczki w pokoju i sobie cały pokój ogrzewam świeczkami.
jakkolwiek to brzmi, kocham świeczki. I tutaj mam po prostu takie malinowe, tu jakieś takie lody śmietankowe, a tu moje ulubione, czyli jakieś, nie wiem. No one pięknie pachną, jak takie właśnie ciasto tutaj dyniowe, coś takiego tu jest narysowane, nie wiem. No i jeszcze kupiłam tylko takie, bo je zawsze sobie kładę tutaj na szafce nocnej, a że szybko się zużywają każde świeczki u mnie. No to kupiłam sobie nowe i jakby jestem pewna, że to mi na pewno starczy na 100% do nowego roku. A poza tym ja jeszcze mam jakieś Bath & Body Works świeczki z Yankee Candle. Jestem mega podekscytowana. Jezus, ja bym muszę pokazać bliska, jak te rzeczy wyglądają, bo ja się zbytnio jaram. Więc teraz robimy tak, że ja spróbuję poukładać sobie jakoś te rzeczy w pokoju. No nie wiem, bo jakby teoretycznie mogłabym je jakoś sobie już właśnie ładnie ułożyć, ale z drugiej strony wiem, że jeszcze będę kupowała kołdrę, nową pościel, nowe poduszki, że będę może, nie wiem, robiła sobie przemeblowanie w pokoju. Dlatego uważam, że ja wam chyba potem pokażę, jak to będzie ostatecznie wyglądało, żebyście zobaczyli to i byście powiedzieli, o wiem! Ja wam pokażę, jak wygląda teraz mój pokój i pokażę wam po całej zmianie już tam za jakiś czas, jak będę mieć wszystko pięknie zrobione, bo myślę, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie, co? Aktualnie mój pokój zmienił się w jeden wielki bałagan, dlatego że stwierdziłam sobie po prostu, że sobie zrobię przemeblowanie całkowicie wszystko inaczej niż było wcześniej. Pokazywałam wam już, że ozdoby mam i będę jakoś wszystko ładnie po prostu układała, bo bardzo mi tu nie pasuje. Teraz mam, wpadłyśmy na to, że tu mam takie ściany, które bardzo się pobrudziły od świeczek mi. Spraye może je zrobimy, bo malowanie w pokoju będę mieć dopiero robione na przyszły rok. Ale zobaczymy, jak to będzie wszystko na końcu wyglądało. Na pewno jeszcze dzisiaj wam pokażę, bo sorry, na tym siedzę. No jakieś 5 minut temu powiedziałam wam, że mamy zrobić tą farbę, ten spray. Zobaczcie, co tu wyszło. Ale jakby nie żal mi tego, dlatego że ta ściana sama w sobie jest tak okropna i teraz jak zrobiła to moja mama, to uznałyśmy, że jedziemy po farbę po prostu i sam ten trójkąt pomalujemy. Ja już szczerze wam powiem, że ja jakby nie pamiętam, kiedy miałam ostatni raz malowany pokój, to było 5 lat temu, jakoś tak, i wtedy malowałam mój pokój sama z mamą i jest on po prostu szczerze pomalowany do dupy, bo wszędzie są jakieś, wiecie, niedomalowane coś tam, ale nigdy na to nie zaczęłam zwracać uwagi, dopóki nie zaczęło mnie wkurzać kolory tych ścian, dopóki nie miałam takiej wizji, że o, bym chciała takie ściany, to zaczęłam zauważyć to, że te ściany, które mam, nie są ładnie pomalowane, a że teraz mamy wymieniane okna i zobaczcie w ogóle, bo moje okna mam takie trójkąty drewniane. Tutaj one są już w cholerę stare, odkąd my się tu wprowadziliśmy, one tu są. I u mnie w pokoju one mają największy przeciąg, jakby przewiew, że jakby czuć od nich zimno. Tak samo zobaczcie. To okno już mam zmienione, mam normalnie nowe okienko, jest wszystko świetnie, piękne, białe, ale widzicie? Widzicie, tego jeszcze mi nie zrobili. Tu mam normalnie szparę, tu mam to, mam jakieś żółte gówno. Powiem wam, że to mnie bardzo denerwuje, że zrobili mi okno, a tego nie zrobili. Nie wiem, co mam w ogóle o tym myśleć. I nie wiem, kiedy to zrobią, na pewno nie do świąt i mnie od razu takie rzeczy denerwują, więc jestem zdenerwowana. A teraz kontynuuję sprzątanie, a potem jadę z mamą do Obi kupić farbę. See ya later! Mówiłam wam przed chwilą, że nie wyszło robienie sprayem, więc mama kupiła farbę. Jak się mama nazywa farba? Los Angeles? Let's shine. Let's shine, okej. Okay. Jest po prostu czarna z takimi pięknymi drobinkami. Jest przepiękna i robimy po prostu tutaj ten narożnik. Jezu, ale to ładnie wygląda w kamerze. No i malujemy mama tutaj wałkiem. Nie mamy kuwetki. Kuwetki? To się mówi kuwetki. No dotknę się! A nie. Nie jestem taką gapą jak ty. No, no ja już wszystko uwaliłam i mamy tylko takie coś zamiast kuwetki. Ale idzie nam bardzo dobrze. Wika do mnie. Musisz być silna, niezależna i sama sobie robić takie rzeczy, a ja już się tak męczę. Więc masakra. Ale jakoś, jakoś to będzie. To koniec! Kochani, skończyłam oficjalnie, jak widać, wyglądam cudownie. Już ściągnęłam sobie bluzę, skończyłyśmy malować, skończyłam dekorować, skończyłam sprzątać. Wszystkie kurze w każdym miejscu. O Boże, już mam po prostu... Jestem tak padnięta, że mam ochotę położyć się już do łóżka i naprawdę nic nie robić. Ale to jeszcze nie koniec tego filmu, bo chcę wam pokazać, jak wszystko pięknie wygląda. I jeszcze potem zostańcie do samego końca, bo mam bardzo ważną informację wam do przekazania. Zobaczcie, tu się wchodzi do mojego pokoju i pierwsze co to... Zobaczcie, są moje lampki, są obrazy, teraz troszeczkę inaczej wyglądają. Wydaje mi się, że fajniej. I mam moje wyro, po prostu wszystko tutaj pięknie wygląda. Mam mojego oczywiście paga.
i Chwinkę. Oczywiście, no to jest mój ulubiony duet. Jeszcze powiem wam tak, że ogólnie mówiłam wam o tym, że chcę sobie kupić świąteczną pościel. Boże, jak słodko wygląda. Chciałam sobie kupić świąteczną pościel nową, bo już mam chyba dwie w domu, ale uznałam, że stawiam chyba na taką klasykę, minimalistykę i nie jest mi potrzebna jeszcze dodatkowo jakaś świąteczna pościel, więc mam po prostu moją zwykłą, szarą, tutaj mamy narzutę białą i to jest mój ulubiony kot z zarychą, jest po prostu taki grubaśny, jest, o, kocham go, naprawdę. No, więc tak wygląda łóżko, tak się prezentuje i zobaczcie. Teraz przechodzimy do szafy, tutaj jest tam bukiet od mojego chłopaka. I tu mamy moje ulubione świeczki z Janki, żeby mi się nie spalił. No i tu w ogóle, zobaczcie, kupiłam takie pudełeczko w TK Maxie, co wam pokazywałam. I zobaczcie, co ja sobie tu zrobiłam w środku. Powkładam tutaj moje tabletki, jakieś kremy. Wszystko tutaj powkładam, więc to jest idealne takie miejsce na przechowywanie takich rzeczy. No i moja ulubiona choinka. Wszystko wam już pokazywałam wcześniej. Parapet tak wygląda. Tu ja z moim Dari. Zobaczcie, co jest pięknie. Więc nie wiem, co mam w sumie tu pokazywać. Może średnio to będzie widać. Tutaj mam w ogóle kolejne kwiaty od mojej mamy. Aha, i patrzcie to. Tutaj mam pufę, która ogólnie jest bardzo brzydka. Ona jest taka... Ale sobie położyłam na nią kocyk, jakiś tutaj ten. I pięknie wygląda, normalnie chcę już tam siedzieć. No i to tyle, powiem wam. Nic specjalnego tu się nie dzieje, ale ja jestem, powiem wam, strasznie zadowolona, bo mam tutaj dużo przestrzeni, jest czysto, umyłam sobie podłogi i o, właśnie ta ściana. Ta ściana, powiem wam, to jest hit. Dobra, i słuchajcie, teraz przechodzę do najważniejszego. Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, co teraz wam chcę powiedzieć właśnie. Słuchajcie, mówiłam wam już ostatnio na moim Instagramie, na którego was bardzo serdecznie zapraszam, tutaj wam się pojawi nazwa. I mówiłam wam na moim Instagramie, że możliwe, że będą vlogmasy. I było bardzo duże prawdopodobieństwo, że te vlogmasy po prostu będą, bo myślałam, że będą mieć luzik jakby na studiach. Przepraszam, i z innymi tam rzeczami. Okazało się zupełnie niestety inaczej. Okazało się, że ja teraz zaczynam tak naprawdę sesję na studiach. Już teraz muszę się bardzo dużo uczyć w grudniu. Nawet się nie nastawiam jeszcze na moje urodziny, tak jakbym to zawsze robiła, bo do moich urodzin mam jeszcze bardzo dużo egzaminów przed sobą i wszystkiego innego na głowie i wolne zaczynam dopiero 18 grudnia. I potem tak samo myślałam o tym, czy nie zrobić vlogmasów złożonych jakby, że będą 4 vlogmasy i z każdego tygodnia, ale też uznałam, że to jest bez sensu, bo u mnie, przyrzekam wam, nic się nie dzieje, ja żyję w takiej rutynie, poniedziałek, wtorek, środa jestem na uczelni, wracam z uczelni, w czwartek jestem w domu, muszę zrobić wszystkie obowiązki domowe i potem już się widzę z Dominem, jakby nie mam czego wam pokazywać, a teraz uznałam, że dobra, dekoruję pokój, wam pokażę, kolejnego vlogmasa już mam dla was zaplanowanego, więc pewnie będzie w następnym tygodniu. I potem wiadomo, jeszcze jakiś filmik wam wrzucę z, jak pojadę kupować prezenty, coś takiego, to też wam pokażę wszystko. Jeżeli będą jakieś fajne jakby momenty, chwile w moim życiu, które uznam, że fajnie wam pokazać do vlogmasa, to najwyżej będę jakoś tak, że filmik będzie zmontowany tak, że w jednym filmiku będzie kilka scen z różnych czasów, że tak jak na przykład teraz, jak oglądacie ten film, to ja jestem normalnie dzisiaj, a pierwsza scena była nagrywana chyba 2 tygodnie temu, więc może tak to będzie wyglądało, ale już nie przedłużając, słuchajcie, kochani, życzę wam dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności o której godzinie to oglądacie. Dziękuję wam za oglądanie i wysyłam wam dużego bujaka i pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, subskrybujcie mój kanał, no.